Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Kingdom Come Deliverance. Słuchajcie, jesteśmy... No właśnie, gdzie my jesteśmy? Ano jesteśmy, słuchajcie, w Talemberku. Tutaj mieliśmy jeden quest. A, w zasadzie to się tu uleczyłem, bo było po prostu na ciężko. Łowczy... Tak patrzę, słuchajcie, co tutaj mamy jeszcze. No tak, no ciężko było nam po prostu w ostatnich odcinkach, ze względu na to, że stoczyliśmy jedną mocną taką walkę, którą, kurczę, no tam ciężko było, naprawdę ciężko i z ledwością uszedłem z życiem. No i tutaj wyleczyła nas tutaj w łaźniach, nas umyli, wyprasowali, naprostowali. No i żyjemy. No i w międzyczasie dostaliśmy też tutaj... mieliśmy jeszcze questa, by ukraść takie właśnie... Zaraz wam pokażę, co? Gracz... Nie, inwentarz, no właśnie, inwentarz. Tutaj mamy tabardy dla Wojciecha. Tak, dostaliśmy zlecenie, musieliśmy ich chyba o 5 ukraść. Już je żeśmy tutaj ukradli w zeszłym odcinku. No, ale jeszcze zostało nam jedno zadanie, a mianowicie do twych usług pani. Okazuje się, że pani Szczepanka z Talemberka chce, aby ślub jej kuzynki Zofii był niezapomniany. Porozmawiać z panią Szczepanką. A, okej, okay. No coś od nas chce. Ja nie wiedziałem, że jakiś ślub tutaj kuzynki Zofii był niezapomniany. Nie wiem, ale z chęcią porozmawiamy. Niestety jeszcze pani... Pani śpi. Chrapie w każdym razie. Chyba to ona. Łamanie łatwe. Tutaj chodzi strażnik jeden, ale ja wezmę, zamknę. Spróbujemy tutaj się wkraść. A, kradnij. Kurde. Zobaczmy. Pochodnia. Łe. Nie chcę pochodni. No właśnie. Która to godzina? Ona jeszcze już powinna stać. Nie wiem dlaczego. Usiądziemy sobie tu. Poczekamy na panią. No właśnie, bo która jest godzina? Jest godzina 7. No nie wiem, jak długo trzeba czekać, aż możni państwo wstaną. Może w sumie byśmy z tą godzinkę poczekali jeszcze, mi się wydaje. Tak, dobra, poczekamy, słuchajcie. O, ratajski turniej się zaczął. W sumie moglibyśmy wziąć udział w nim, ale... Aha, jutro. O kurde, dobra. Czy pani już stała? Oho. Dobry dzień. Patrzcie, jak się przebrała. To ona? To ona. Oho. Dzień dobry, pani Szczepanko. Pamięta mnie pani. Pozdraw. Z czym ci mógł pomocy? No słyszałem, że chciałaś ze mną... A może wiecie, ja tak już ubrany, kurde, elegancko. Hełmie, nie poznała mnie od razu. Chrisy se mną chciała mluvit, pani. Je to tak. Něco bych od tebe potřebovala. O co jde? Moje sestřenka malá, Zofie, se bude vdávat. Bude to pro ně vstup do nového života a já chci, aby měla vše... Já už jsem zajenty. Sáním pro ní několik věcí jako dar a ty mi je zkusíš sehnat. Má paní, proč já? Nechala bych to řešit komořího, ale on prostě nemá vkus. Tomhle mu nemůžu věřit. A ty přece zvládneš vyřešit vše. No ne? To bude dla mě zaštit.
Oczywiście, nie rozumiem, dlaczego tutaj jest taki, że nie, nie, bo nie. Sazawy, ooo. O, fajnie, fajnie, bo akurat będę musiał sobie po... no, do Sazawy też chyba. Chociaż nie, czekajcie. Znaczy, pozwiedzam sobie, a także no wróciłbym się też do Ratajów, nie? Gdzie mam szukać tego wina? Co z tym ozdobnym... co z koniem? Białaska, dobra. Gdzie mam wyzwednąć to wino? Od Konráda Hagena z Ratají, jen u niej se dá tady w kraji obstarat dobre víno. Okej. Okay. A wierz mi, vím, o czym mluvím. No, lubisz tady trochę, co? Dać se. To by mělo stačit. A co z tym ozdobnym dziadem? A ta korunka? Dawaj, dawaj, grosiwa. Nechali jsme ji vyrobit u rybců v Sázavě, ale psali, že se zdrží. To není dostačující. Svatba se blíží a já ji potřebuji. Dojdi za mistrem Jeronýmem Slezským a vyzvedni. No okej. A co s koněm? Říkala s Bělouš z Úžic? Přesně tak. Je to krásné zvíře. To v Úžicech chyba máme tego... Się tam nauczyć się dowezł, czytać. Ale ja już widzim, jakby se na tom koni zabil. Ale ty, mladý jinoch, plný síly. Nie ma problemu. No, kůň, korunka. To zvládnu. Děkuji ti, Jindro. Na nikoho jiného se tu nemůžu spolehnout. Co? Co mogę dla ciebie uczynić, pani? A to już było. Czekaj. Omlouvám se, ale můžeš mi zopakovat. Nie, 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 aż taki głupi chyba nie jestem. Jezu, ona chyba się wkurwi. Ja bym się wkurwił. Tak, nie, prostych rzeczy trzech nie mogłem zapamiętać. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Wino, kuń, korunka. Kuń. To zvládnu. Dziękuję ci, Jindro. Na nikogo innego se tu nie mogę spolehnąć. Może pani powtórzyć? Dobra. No, mamy trochę rzeczy i też do sprzedania. Kunik mój. No i jeszcze chciałbym, kurczę, no właśnie. Zaraz sprawdźmy w ogóle. Sorry. Tu jest też ten. Tu możemy sprzedać rzeczy. Tu gdzieś był ten. Czekajcie. Gdzie to był taki... to tu? Handlarz. Muszę sprawdzić, bo już nie pamiętam. Mapa. Arena. O! Handlarz. Dobra. Tak, bo weźmiemy sobie... czekaj, gdzie tutaj handlarz? Ty jesteś handlarz. Votava. Votava to... nie pamiętam, to coś tak... Dobry dzień, co potrzebujesz? O, właśnie, chyba to ty. Handluj. Ile ty masz kasiury, mi powiedz. Bo to jest bardzo dla mnie ważne. Matko Bosko, kochano, ja już mam 994. Ja rozumiem, że ona dała mi na wino, ale majątek kupca to nie brzmi dumnie tutaj chyba. No ale dobra, możemy mu coś tam sprzedać. A co on ma? Kup. Broń, pochodnie, jadło, bimberek, tanie wino. Nie. Mapa skarbów za 98. O, ja mu sprzedałem ten młot kunesza, pamiętacie? Młot kunesza i siekierka kunesza. Ale tą mapę bym sobie kupił, słuchajcie. Mapa skarbów. 11. 98, kurde. Dodaj do koszyka. Bo ja mam, czekajcie, bo ja... ile mam? Ja tam też mam, widzicie, mam 1, 2, 3, 4, 5. Kupię od niego tą mapę skarbów. Trochę drogo, ale...
Dobra, 98. I teraz my chcemy mu tu coś sprzedać. Albo poczekajcie, bo ja muszę jeszcze nie. Zamknij. Chwilę. Tak. Tak. Czekaj. Bo ja muszę tutaj. Dobrze, że na odległość to wszystko działa. Inwentarz. Wszystko to muszę wziąć. I do inwentarza. Okej. Okay. Pałkę. Pochodnie. Strzęp. Sztylet. Wiski łuk. Tak. Nie wiem, czy to wszystko mu sprzedam. O. O. O, to dużo waży. Potnerza. O. Psia skóra. Srebrny kielich. O, też bym to mu posprzedawał, ale on tyle pieniędzy nie ma. Zwykły wisiorek też, ale on tyle pieniędzy nie ma. Ale czekajcie, bo ja jakiś sztylet mam chyba, nie? Inwentarz. Sztylet, tak, mam. Dobra. Dobra, wezmę, bo... Chodź no tutaj jeszcze raz. Handluj. Możemy obchodować? Jasne, masz prachy. Mam. Grosiwa nie tylko, chłopie, panie. Się martwię, że tobie nie starczy tego grosiwa. Dobra, najpierw zobaczymy, ile jak tu wszystko waży. Tutaj, bo to z wagą jest najwięcej, nie? Aha, to mu ja noszę. Ale ta. Dość aha. Może wiecie co, jeszcze bym ponaprawiał sobie najpierw. Popatrzył, chociaż nie, dobra, nie. Tu jest dobra. Solidna. Dlaczego ja solidniej nie noszę? Tylko przecież taką noszę. No. To nawet ma obronę ma większą. Tylko, że wiecie co? Może dlatego, że jest mocno podniszczona. A to jest... Czekajcie, jak tutaj by było? Aha, ona ma 3,69. 3,69. A ta 2,48. 3,69. Nie, no to ta solidna jest. Lepsza. Czekajcie, bo ja tutaj widzicie... Aj! No sorry, ale ja muszę właśnie też to posprawdzać sobie. Ja jeszcze mam, słuchajcie, tutaj... inwentarzu mam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie mam do naprawy. Mogę naprawiać sobie coś. Tylko gdzie to jest? Chyba na koniu. Jeszcze psa muszę, kurde no. Tak, mały zestaw płatnerza. Da weź. Dobra, teraz ja sobie coś tutaj, inwentarz mój, zbroja inne, to, jak to się używa, zastosuj, a zaraz zobaczymy, czekajcie, bo ja tak, co tutaj mam takiego niedobrego, aha, to muszę sobie założyć, okej, okay, no właśnie, no i pewnie to nic nie kosztuje ze względu na to, że to jest zepsute. Czekajcie, jeszcze raz wezmę sobie tak, obronę. No właśnie, tu już strasznie wszystko zepsute mam. Płytowe na łokietniki. A ja mam jakie? Te, za rękawia. A za rękawia one dają 10-10-4. 7, no czyli gorsze to jest, dobra, ta przyłbica 6,62, 8,83, rękawice 5,5, no to są te same, tylko te są zepsute, to też nie, skórzane rękawice, 5,5, no właśnie, 5,5,2,
czy kołnierz kolczy, a ja noszę to i to, czekajcie, tutaj kaptur kolczy. Ten ma 4-4-3, a ten... O kurde, zarąbisty mam. Pikowany, dobra. O, to chyba reszta, to chyba tutaj już nie ma nic takiego. Dobra, tylko teraz tak, jakość. Jakość. Naszyjnik, dobra. Srebrny pierścień. 3 sztuki? O kurde. Albo jak bogaty jestem normalnie. Kołnierz kolczy. Nie, to chyba... Nie. Dobra, ale tak. To jest rękawice są. Jest okej. Okay. Buty to też jest okej. Okay. Rękawice to też jest okej. Okay. Ale teraz co tutaj ja noszę jeszcze? A nie, to ja nie noszę tego. Co ja noszę? No się chyba już popsute bardzo. No tutaj ten hełm to jeszcze sobie zostawię, ale... to już więcej robią mi, kurczę, tylko wiecie co, najpierw sobie spróbuję za tabard dekoracyjny. Ten dekoracyjny to on, aha, ale też ochronę ma jakąś tam. Dobra, spróbuję to naprawić. Ten dekoracyjny, chociaż nie, wolałbym to, bo wiecie co, no bo to więcej daje mi, no, więcej mi tutaj daje. Solidną przeszywanicę chciałbym naprawić. To. Mały zestaw płatnerza. Oczywiście mogę... A płatnerz? To chyba zbroję bardziej, a nie krawiec. Właśnie. Kurde. Bo tutaj... No zobaczymy. Zastosuj. O, widzicie. Fajnie, to jest fajne. To mi się już tutaj już podoba, że po prostu widzę, co mogę naprawić. I to są rzeczy, które noszę. Czyli tak, widzę, że to mogę naprawić. No jest najbardziej skórzana kamizelka. Wolę to naprawić, tak. Okej, okay, ciekawe, czy się da naprawić. Mamy zestaw płatnerza. Co to jest te liczby? To jest chyba... Aha, to jest pewnie ilość tego, jakby czy coś tamten. Zobaczymy. Znaczy nie wiem jeszcze jak to... Bo tutaj mam 34 i to chyba uzupełnia do setki, nie? Czyli to chyba wymarnuje wszystko. Dobra, sprawdzimy. Ten przedmiot jest zbyt zniszczony. To pewnie też. O kurde, dobra. Czyli czego się nie da. Może się doda, może w przyszłości będę mógł. Aha, już widzę. Wiem, które rzeczy mogę naprawić. Te, które po prostu są na biało. No właśnie. Czyli ten hełm na przykład mógłbym naprawić. Co tu jeszcze noszę? No chyba hełm tylko w zasadzie. Chociaż to jeszcze może. Kolczy kaptur, zobaczymy. Nie. A to? Też nie? Kurde. No a to? O! Ale się udało coś. Dobra. W sumie to jak wiecie, jakbym ponaprawiał te inne rzeczy, no bo tego się nie da, tak? Nie da się. Czyli to musi to być tak, tutaj. To musi być na... musi być, wiecie, na biało. To nie tu, ale tu. Właśnie. No chyba więcej już nic nie za bardzo mogę. Chociaż nie. Na to? Nie. Zniszczony. Dziwne. Chyba to tylko mogę naprawić. To naprawię to. Bo nauczę się chociaż naprawy, nie? Naprawiania. O. Widzicie? Coś tam się uczy człowiek. Dobra. No więcej nic tutaj nie mogę naprawić chyba. Szkoda, bo... czekajcie tutaj. Zrobimy sobie tak. O. No bo tego nie mogę. Nie. Nie masz dość umiejętności. Aha. Okej, okay, no widzicie. Nie masz dość. No to tylko tyle mogłem naprawić. No ale spoko. Spoko. Nie jest źle. To mógłbym nałożyć na konia, bo to mi nie będzie potrzebne. Dobra. Handluj. Możemy obchodować? Jasnie, masz prachy. Oczywiście kupię od niego tą mapę. Ile mam bandaży? 13. Mam dużo. Mam dużo. Dobra. Co najwięcej waży? No, krowia skóra też dużo waży. O, sprzedam. To też. Nie będę woził tego, nie? Dobra, tutaj mam wszystko, jest ok. Zjadła. Chleb mogę mu sprzedać.
Jest już stary. Dobra. Zbroi. No, zobaczcie, w ogóle to niepotrzebnie to dźwigam. Teraz tutaj. Trzy, a w broni coś, co jest najcięższego? To, mieszczański ten. Nożnica najemnika. Kurde, jak fajnie się ten miecz nazywa. Czekajcie, jak on w ogóle tutaj? 45-45. No, nie. Dobra, do tego trzeba by sprzedać. I on waży 3. 3. No dobra, to wiecie co, to ja wolę jeszcze tutaj pogrzebać trochę. Bo tutaj więcej coś tam waży. Chociaż to jest 3, dobra. W sumie ta, dobra. To. Płaci. Ja jeszcze płacę, ja! Okej. Okay. Dobra. To. 16. Może się nawet by opłacało, wiecie, gdzieś to naprawić i dopiero sprzedać, ale ja nie mam na to. Nie mam teraz czasu na to. Nie wiadomo, jak dużo musiałbym też zapłacić za naprawę. W sumie. Pewnie na pewno by się to opłacało, ale wiecie, nie bardzo teraz tak. Dobrze? Czy ja coś sprzedałem? Czegoś? Chyba nie. Dobra. Trzeba pozarabiać troszeczkę. Otrzymujesz? On ma 60. A, to chwila. Bo on nie ten. Czekajcie. Tak z 40 grosiwa. Nie, z 50 grosiwa bym. To nie tak szybko, nie tak wszystko. Nie sprzedam mu tego wszystkiego tak. Dodaj. 38. 38. O, takie pojedyncze, nie? 42. 44. Może to? O, dobra. Dobra. Koszyk. Zawsze. Nie, targuj się. Bo może jeszcze się coś utargujemy. Rád bych se pobavil o tej cenie. Ale jistě. Dawaj tu. A on ma tylko tyle. Złóż ofertę. Co bys řekl na tohle? Slušná sumička. Ještě trochu uber ze svých nároků a máme to. 55. 55. 57. Dobře tedy. No, dobra. Dobra, wzrost reputacji. On już pieniędzy nie ma, więc niestety. No przydałoby się to na konia wszystko nałożyć, ale spoko. Na razie chyba nie muszę tak wsiąść. No i zobaczmy, jakie tutaj mamy questy. Czy ja też tu mogę gdzieś coś gdzieś sprzedać jeszcze? Pewnie mogę. Ale gdzie? Piekarz. No tutaj może, oberża, ale w oberży to już byłem wczoraj. Łowczy, może do łowczego, ale on chyba skóry tylko by chciał. Ale sprawdzimy, bo wiecie, to trzeba mieć ten. Ale teraz tak, bo mam questów sporo. Dziennik, nowych. No i tego rudzielca, no nie wiem, czy najpierw wziąć się za tego rudzielca. No bo znajdź rudzielca zaginionego stajennego. Bo szczerze powiedziawszy, to bym wolał, wiecie co, zająć się teraz tutaj tymi questami, nie? Przede wszystkim pojechać do Ratajów, kupić wino, tam psa, w zaloty do Tereski, nosiwo, dobra, no tak zrobimy i jeszcze mamy, no tutaj ten turniej ratajski jeszcze,
Jeszcze to, te, po drodze bym miał, słuchajcie, tu zanieść te tabardy Wojciechowi i polecimy na, do Ratajów. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Dobra, to lecimy. Ratajski turniej to na razie mnie nie interesuje, chyba że zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie przypadnie mi Skalicy też. A Skalica? A pamiętacie? A tu on, kurczę, no, on pojechał do tej Skalicy, bo tam jest ten skarb Skalicy. Znajdź skarb pod gołębnikiem. Kurde, no. Może podjedziemy do Skalicy? Zobaczymy, co? Ja bym podjechał. Dobra, to podjedziemy. Jedziemy. Teraz nie za bardzo się w zasadzie niczego nie lękam. Dobra. Tylko tak. Jeszcze bym coś może sprzedał. Tylko ciekawe, zaraz. Do Skalicy. To w tamtą stronę chyba bardziej. Ja mogę tak normalnie, bez tego. Ale weźmiemy nie tak. Zobaczymy, czy nas ścierwojad nie oszukał. Zielone. A. To tam? No dobra. Chodź, jeszcze pojedziemy sobie. Coś może sprzedamy. Czekajcie, bo coś, kurde. No tędy nie wyjadę. Co to było? Kurde, teraz będą. No, idziesz po. Teraz będzie, że cię potrąciłem, czy co? Ciekawe, czekajcie. Gdzieś tu coś mogę sprzedać? Co tam jest? Czy tu sami wiśniacy mieszkają? O, tutaj jest kowal. No właśnie, na północ mieszkać. Ale tutaj. Kurde, no kawał drogi, no Jezu, jak ja tam teraz wlezę. Dobra, wracamy. Jadę, słuchajcie, na to. Na do Skalicy. Dobra, nie mam czasu. Z drogi nosi wodo. Krzyż pokutny. O, ale tutaj pani coś. Pani coś sprzedaje. Przekupka. Halo. Dobry rano. Dobry dzień. Dobry dzień. O intereskach. O, 200 ma. To my możemy coś sprzedać pani na bank. Siedem już, dobra. Gacie, potacie.
Dobra, kurde, bo tak... Chyba nie sprzedałem coś, czego... No właśnie, chyba nie. Dobra. To... 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 To jest tutaj. Ile? 102. Dobra, to... 22, zobacz, jakie piękne. Zobacz, 167. O, to już więcej chyba ci nie sprzedam nic. Pierścień Bianki. Srebrny pierścień, 35. Nie. A w, tu? 50, kurde. Pałkę mogę ci sprzedać. O, pałkę to. Pałkę. Pochodnia. O, a łuk? Tu ten mogę. Ale nie, to już będzie 172. Dobra, to jeszcze może ten wiejski łuk. Kurde, trochę drogi. Coś tańszego mam jeszcze? 10. No nie mam za bardzo nic taniego już. Dobra, to sprzedaj koszyk. Targuj się. Dal bych rzecz o tej cenie. Proč ne? Mhm. 200. Zrzuć ofertę. Souhlasíme? Tak se mi to líbí. Ještě o něco slev a můžeme to zavřít. 185. Dobra, to 190. Dřeš mě tady z kůže. Tak se mi to líbí. Ještě o něco slev a můžeme to uzavřít. Ona nie chce. Dobra, no to dobra. Zrzuć ofertę. A pakże se nedohodnem. Ach, Werturice. Wzrost reputacji. Zobaczmy. Ciekawi mnie to. No i zobaczcie, ile kasiury już tam mamy pewnie. Inwentarz. I gdzie to nasza kasiura jest? Nie widzę jej. Wszystko. 1200. Nice. Dobra. Broń. Co ja chciałem? Aha, tutaj. Retoryka. Umiejętności. A reputacja też nam się zwiększa. Gdzieś tam. Neuhoffie 53. Talenberg 49. Skalice 90. No to wiadomo. Tutaj. Retoryka. Ale tu nic nie mam. Zielarstwo. Nie ma tu. Atrybuty. Retoryka. O. No. No ale tak nie mamy, mamy tylko zręczność do wydania punkt. Dobra. Dobra, dziękuję pani, do widzenia. Chodź Siwek, jedziemy. Jest jakiś zleceniodawca też, ale... Co on? Myślę, że u Kowala też by ktoś mógł tam mi coś tam kupić. Kamieniołomy, ale... Uczeń Kowala. Tata? Rozmawiaj. Pozdraw Bóg. O. Odnośnie naprawy. Dej se pięknie. Dobra, co ja mogę u ciebie naprawić? No w zasadzie wszystko, co noszę. To.
To. O kurde, sporo. To. I to. Chociaż to nie. No. A to nie? Też. Nie. Ten nie. Nie. Dobra. To co noszę. Tak, dobra. Targuj się. 189. Nie, za dużo. Něco bych udělal s tou cenou. Ale jistě. Oczywiście. 125 to jest idealna to ty. Oferta. To je mało. Za mało? Zwariował. Mhm. Wkurwiony. Z mocno. Dobra, 160. Okej. Okay. To jest dobra ta opcja, słuchajcie, z tym targowaniem się. No i wzrost reputacji elegancko. Mam naprawione, słuchajcie. Aha, jeszcze jakieś intereski. Słuchaj ty no. Ja mogę od ciebie coś tam kupić pewnie, ale ja chciałbym zobaczyć, co jeszcze mój konik ma. No właśnie. To do inwentarza. To też. Pochodnie. Chociaż pochodnie jedno to zostawię. Zwykły wisiorek. No właśnie. Zbroja. Mogę wziąć. To. Nawet dwa. O, srebrny kielich. Dobra, to resztę to zostawię, bo to na pewno do czegoś będzie dobra. Rozmawiaj. Ale dzisiaj to taki, wiecie, no, bardziej odcinek w sprawie interesów, nie? No, ale no też trzeba. O kurde, jakie on ma fajne. Zobaczcie. Mhm. Ale to z tu zbrojach. Ten jest gorszy. Podkowy na podróż. Co dają podkowy na podróż? Podróżuje to, że szybkie uniki podczas napadu w lesie. To dla konia pewnie, tak? O Jezu, 300 coś. 500. Czas szlachty to pieniądze. Dlatego te ostrogi są zaprojektowane tak, by przyspieszyć koński kłus i cwał. A zwykłe? Trwały stan, 100% waga 4. Ale co? Podkowy wykute specjalnie dla koni pociągowych. Aha. Tu jest taki lepszy. Zdobiony kapalin. 230. 10, 10, 4. A mój chyba gorszy jest, no bo tutaj jest na niebiesko. No. A zobaczmy mój. O. Czekajcie. On ma ile? 560. Mhm. Dobrze bym kupił sobie taki kapalin. No. Bo nawet lepiej będzie się mi w nim, bo będę widział więcej. A tu przyłbica. Ale to nie. To ten. 230. Dawaj do koszyka. Dawaj do koszyka. Dobra. A ja teraz mu sprzedam też sporo. No mam nadzieję. Czekajcie. Z broni. Mieszczański miecz. Zobacz jaki piękny. Śliczny. Pochodnia. Strzęp. Mój stary strzęp. Sztylet. Ten. Dług. Dobra. No dobra. Zbroja. Słuchaj. To. Srebrny pierścień. Zoba. Ale wiecie co? Bo ja mam tu jakieś... Tutaj mam. To nawet... To też jest niezłe, bo... I waży, nie? Dosyć. Dobra, płacisz jeszcze. Jeszcze ja płacę mu.
ale to już kielichy dwa mszalniaki bierze. Bierze, srebrny, bierze, jak? Dobra. Zbroja jeszcze, dobra, teraz tutaj, teraz możemy tutaj. Złote srebrne pierścionki. Trzy. Dobra. I zwykły wisiorek. Bierz pan. No, dobra, ogołocił mnie w zasadzie ze wszystkiego, ale dobrze. Bardzo dobrze. 186 jeszcze otrzymuję, słuchajcie. Aha, jak ja kupiłem koszyk, bo ja kupiłem od niego to, to ja mogę też zbroi sprzedać mu ten mój lekki hełm kubański. Lekki hełm jest, ale... Tak. Co? Okej. Okay. Dobra. Dobra. Koszyk. Targuj się. Rád bych probral tu cenu. Tak jo. Złóż ofertę. Aha. Weź 450 za to wszystko. Panie. Bereš? Lepiej nie będzie. Ty seš teda z lewnego kraje. Zobaczcie ile. 320. On jest zły. Dobra. 320. Z tą částkou souhlasí. Ale kurde. Ale kurde. Za darmo. Jak za darmo. Zobaczcie, jeszcze sobie założymy teraz ten hełm. Zbroja. Gdzie on jest, ten mój hełm? O. No. No i elegancko. Dobra. Jedziemy. Jak teraz? No i wszystko widzę, nie? Dobra. Jedzie, jedziemy. Mam nadzieję, że dobrze robię. Będzie taka mieścinka po drodze, ale do niej może będę zajeżdżał później, chociaż nie. Dobra, trochę może przyspieszymy. Nie wiem, którędy. Jazda konna. Kurde, kawał drogi. Kawał drogi wam powiem jednak. Dobra. Równa. W sumie mogę tutaj szybko podskoczyć, ale nie. Ja chcę, wiecie, to musi być... Powolutku, powolutku, koniku. Dobra. Teraz przyspiesz. To tutaj. To była też ta pożoga. To tutaj te ciała były.
Zobaczymy. Ciekawości jestem. Chyba nie ma co? Uprzątnięte, słuchajcie. Ale tu nikogo nie ma w ogóle. I skalica. Chyba się nie da przejść tak. Trzecie. Gołębnik. Gdzieś tu musiałby być, ale ja nie pamiętam gdzie. Co to było? Kurczę, jeszcze nikt nie uprzątnął. O-o! Oni walczą. Kurde, to są zbrojni. Do czym teraz mnie zaatakują? Co to woła? Co to jest? Ja nie wiem, kto to jest. Przecież zasywuję. Nie wiem, kto to jest. No jak będą lać, to będę uciekał, no. Może wjadę na koń. Hej! To wy jesteście, jakieś dziwne tarcze mają. Ale. Dobra. Tak po cwincie zablądziło na swoim. O ty kurwa! O ty konusie! O Jezu! O Jezu! O Jezu! Czekaj, tylko wstanę. Gdzie jesteś? No tak se ukaż! Czekajcie. Iść! Iść! O kurde. Tak se ukaż. O kurde. Co pak? Snad to nebolelo. O kurde. Do prdele! Okay. Chcipre.
Kurde. Kurde. Kurde, 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 ej no, Aja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 j
On mocno jest uzbrojony. No tak, jestem pewien. Mocno był uzbrojony. Kurde, no kawał drogi. Przekraść się chyba też mi ci nie udałoby. Gołębnik jest tam. Tak mi się wydaje. Także kurde, a jakbym... Właśnie, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Może jakbym tak... wiecie co? Jeszcze jedną rzecz. Tak. No właśnie. Może odejdą. Chyba nie. Bach. Dobra, chodź. Dostał! Kurde. Ach, bliżej muszę. Tak pojdź, srabę. Aj, ty. Ciekawe. Może... Tak co? Pojdź. Ach! Dobrze, że pojedynczo. Aj! Tylko, że no właśnie. Najgorzej, że te strzały, mam nadzieję, że się mniły. Tydzia. Tylko, że... Czy strzały mu coś robią? Kurde. Tak se ukaż. Ajajajajaj. Ajajajaj. Czemu nie chce? Co on głupi? Ej! Ty. Co? He, kogo pan? Tak to. Nie no, ja cię tak od razu. Aj, kurde! To mu lec. Oho. Chyba dostał. Kurde! Kurde no! Kurde no! No nie mogę, no nie uceluję. Aj, kurde no. Ciężko powiem na razie. Kurde no. A ty. Tomuhle říkáš boj. O. Nie stój. Kurde no, dawaj. Aj. Tamten stoi. Co?
nie. Nie ze mną te numery, Gruber. A! Up. Ale jazda, ciężki topór. Co on ma tutaj? Wszystko biorę. Weź wszystko. O, dobra, ale teraz tak. Ciężki topór. A co to jest? Ale to jest kradzież. No dlaczego? Stalenberka to są ludzie. Dlaczego oni we mnie strzelali? Niedobrze. Kurde, ale ten basinet jeszcze jest zarąbisty. Ale słuchajcie, jak ja nic nie będę widział przez niego. Nasze płytowe. Kurde. Wiecie co, no podjadę tam do tamtego. Czekajcie. Nie tak. Nie, chyba inaczej to zrobimy. Bo nie mogę to tak. Nie chcę z Stalenberka ludzi bić. Tylko dlaczego oni chcieli mnie bić? Czekajcie, to sobie założę. To. Szlachecka kolczuga. A ja w ogóle... O kurde. Bach. A szlachecka kolczuga. A ja mam kaptur. Może dlatego, że to jest jeszcze ten. Kurde, to jest dużo droższe. Chociaż nie, no tu jest też dużo. Nitowane. Panie. Że ja cały będę. Saksońska. Pikowane. Tu mam. A buty? On ma jakie buty? Mieszczańskie łapcie? Bez sensu. Ostrogi mam. Nice. Dobra. Aha. Wiecie co? Jeszcze bym chciał coś... Ja tam podjadę do niego. Tylko tak. No to co nie noszę. Broń. Broń. Miecz giermka. On jest giermkiem? To ja sobie to... na konia. Na konia. Na konia. Wrzucę. Zbroja. Na razie to na konia. To też. To też. To też. To. 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 Dobra. Nadal dużo dźwigam. Pytanie, czy... jelenina. Jak tam u mnie ze strawą? Coś by trzeba było może zjeść. Wiecie co, zjedzmy sobie to. A nie, jakiegoś jelenina, nie wiem. A co tam w innych? Nic tutaj nie ma. Bandaże, grosze. Jadło. Tanie wino. Woda życia. Suszone mięso. O, to mogę rzucić. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy, bo nie będę ich atakował, wiecie, no nie chcę ich zabijać. Ale oni się na mnie rzucą już, no. Ja przyjechałem tylko po złoto. Dlaczego oni się na mnie rzucili? Ja! Huh?
Kurde. A to jest łup. Kurde, no. Koło gołębnika. No to tutaj są gołębnik niby. Ale gdzie? Jeśli to jest ten gołębnik. Może, wiecie co, może przeczekam ich po prostu chyba. No tu jest ten gołębnik chyba, nie? To jest gołębnik. Tylko jak? No gdzie byłby jeszcze gołębnik? No już jestem, tu jest jakiś niby, znajdź. Czekajcie, może tu gdzieś jeszcze jakiś inny jest. Gołębnik. Znajdź skarb pod gołębnikiem. Jeszcze się pali. A tam też jest gołębnik. O kurde. Może tutaj gdzieś. Nie wiem. Kurde. Nie wiem, gdzie jest ten gołębnik. Jeszcze jest tam gdzieś, widziałem gołębnik, jeszcze jeden, tak? Gdzieś jeszcze jeden gołębnik widziałem. Rzucił mi się na oczy. Kurde, teraz go nie widzę. Ale tu strzał. Sporo. Pod gołębnikiem. Dobra, słuchajcie, ja muszę już kończyć niestety odcinek. Może gdzieś go tam znajdę sobie. Ale to poszukamy w kolejnym odcinku. Nie wiem jeszcze, co zrobić z tymi żołnierzami, których, kurde, tutaj z tym jednym żołnierzem, co mi się go tam udało. No jak to będę łupił? Grosze przynajmniej może mu pozbieram. Boczek. No to będzie już kradzież. Ale zobaczymy. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć, tam jest jeszcze kolejnik. Czekajcie. Jakaś kupa. Zacznij kopać. Nie masz łopaty? Chwileczkę. Nie odchodźcie. Mocnicy. Daj łopatę moją. X. Mam. Wow. Co tutaj jest? Otwórz. Co to tutaj jest? Ale mi skarb. Ale mi skarb. Nie możesz skakać. O kurde. Co? O matko. O matko, do konia trzeba to wszystko ułożyć. Cyk, cyk.
cyk, 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 cyk. 113 jadło. X wszystko, dobra. Iś! Dobra, dobra, ale to dalej jest, słuchajcie. Dalej trzeba szukać. Czyli pod wszystkimi tymi mogą być. Dobra, to poszukamy już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, do następnego. Cześć!